Tak, polska ikona w EA Sports FC24 coraz bardziej prawdopodobna. Koniec z rynkiem i wymiennymi kartami w nowej odsłonie gry od EA, czyli starej FIFA. Cześć, jestem Kuba, witam was w kolejnej pod ciekawostek na temat EA FC24 na moim kanale. Jeżeli takie pomysły na odcinek i generalnie lubicie te newsy, to stawcie tutaj łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję oraz jakiś fajny komentarz, a przy tym wam serduszko i poprowadzimy jakąś fajną dyskusję. No a teraz już nie przedłużam i przechodzimy do naszych newsów. A na sam początek czas na dla graczy z FIFA Mobile, bo także FIFA Mobile zmieni się na EA Sports FC Mobile i tutaj rzeczy, które mamy zobaczyć po prostu już w nowej odsłonie tej gry. I z tych nowych rzeczy wiemy, że we wreszcie będzie premiera tej gry. Będzie nowa, jak tutaj widzimy, równowaga rozgrywki, jakaś struktura 3D, indywidualne turnieje, narzędzia do generowania kart. No generalnie dużo rzeczy się zmieni, to tego ma być także. Także ma być aktualizacja składów, nowy wygląd i tak dalej, więc tutaj dla graczy i no... Którzy grają o telefonach, według mnie zmiana spoko, bo oczywiście nie zapominajmy, że także FIFA Mobile nie będzie, tylko to się zmieni w EA Sports FC Mobile, więc tutaj macie to wszystko rozpisane. Także mają być ten balans właśnie gameplayu, więc możliwe, że jakieś nowe rzeczy i gra na telefon może wyglądać lepiej. Jeżeli by tak było, to byłoby naprawdę bardzo spoko. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy wygracie w EA Mobile, czy w obecną FIFA Mobile. Ja osobiście nigdy nie grałem, aczkolwiek no po tych nowych to myślę, że jakieś dłuższe posiedzenie wiadomo gdzie gierka byłaby naprawdę bardzo spoko. I tak, tutaj FootZone informuje nas o tym, że duże newsy na temat EA Sports FC zaczną się w lipcu, czyli tak w sumie jak zawsze zobaczymy pierwsze trailery, co nowego i tak dalej, ale do tego czasu i tak będziemy patrzeć na jakieś leaki, a od lipca rozpoczną się już takie największe te newsy, kiedy będziemy poznawać karty, będziemy poznawać co nowego już na 100%. Na razie jak wiemy kariera online jest ponoć potwierdzona, no ale wiemy, że to może się jeszcze 1000 razy naprawdę zmienić, aczkolwiek no trzeba teraz czekać do lipca, w zeszłym roku było tak samo, więc to news oczywiście jak najbardziej potwierdzony. I wy napiszcie też w komentarzu, na co wy czekacie najbardziej, co byście chcieli zobaczyć nowego oraz tych nowych newsach. Na początku będzie to trailer, gdzie dowiemy się właśnie, czy będzie kariera online, czy też nie. Aczkolwiek bardzo czekam, bo już dawno chyba tak żadna dobra gra od jej się nie zapowiadała. Czy to FIFA 23 chyba nie była tak hype'owana jak najnowsze EA Sports FC24. I tutaj mamy informację o tym, o której mówiło się już od dłuższego czasu, że w EA Sports FC24 nie będzie rynku, karty nie będą wymienne i będzie to wyglądało na zasadzie jak na przykład nas już przyzwyczaiły tryby World Cup albo Event World Cup, że po prostu będziemy musieli budować skład z kart z SBC oraz z tego, co trafimy w paczkach, w nagrodach i tak dalej. Czy to spoko? Według mnie nie, no bo jednak rynek miał to do siebie, że tak bardziej robił realistyczne to granie FIFA, bo wiemy, że jednak transfery istnieją. Teraz to wygląda szczerze mówiąc troszkę dziwnie, aczkolwiek może to zwiastować, że jak kiedyś mówiłem, by w końcu powróciły wymiany kartami w FIFA. To naprawdę byłoby bardzo spoko, no ale na ten moment ze wszystkich newsów dowiadujemy się tylko o tym, że po prostu już no, nie będzie wymiennych kart w FIFA, co jest szczerze mówiąc troszkę smutne. No bo to jednak troszkę może zepsuć gierę, ale zobaczymy, może wyjdzie dobre, bo często możemy się do czegoś źle nastawiać, a wychodzi to koniec końca naprawdę dobrze. No ale na razie jestem, można powiedzieć, pesymistą w tej sprawie, no bo... No nie będzie takiej radochy, jak się trafi dobrą kartę i ją można sprzedać za dużo monet i coś sobie później z tego zrobić, jakieś SBC czy dołożyć, czy kupić jakąś wymarzoną kartę. Teraz będziemy musieli polegać głównie na trafach z paczek. Pewnie drop będzie także podkręcony, no ale to nie będzie to samo. No ale na waszą opinię ten temat czekam oczywiście w komentarzu, ale jak ja teraz to powiedziałem, no według mnie pomysł deczko słaby, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało. I tak, mamy coś takiego teraz jak nowe dynamiczne paczki mają być w EA Sports FC24. Im więcej otworzymy paczek, tym większa mamy szansę na otworzenie dobrej karty o wysokim ratingu, czyli no wiadomo o co chodzi, lub karty specjalnej, czyli teraz tak naprawdę pójdzie to na ostrą masówkę, że im więcej paczek, tym większe szanse. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I na przykład mamy tutaj, jeżeli jest ta ikona procentu obok paczki, że mamy na przykład 5% szans na spakowanie karty 90+, i jeżeli po 15 paczkach na przykład nie spakujemy, nie otworzymy dobrej karty 90+, plus to nasze szanse procentowe wzrosną. Czy jest to spoko? No wiadomo, że będzie trzeba troszkę monet i tak dalej wydawać na te paczki. Chociaż jestem ciekawy, jak to miałoby z tymi końcami. No końcy mielibyśmy jedynie za mecze i byśmy musieli się te już typowo na FIFA Pointsach zajmować. Aczkolwiek tutaj akurat spoko, no bo
Wiemy, że często w jednej paczce może trafić kozacką kartę, czasami przez 15 takich samych nic się dobrego nie trafi, więc jeżeli ta szansa faktycznie się zwiększy, to będzie spoko. Aczkolwiek nie wiem, czy tak nie było od początku, tylko teraz się o tym głośno nie mówi, no bo jednak te mechanizmy różnie mogą działać, no ale tak ma to się prezentować w eSports FC24, więc czy tutaj plus, czy też minus, to ciężko powiedzieć, ocencie sami, aczkolwiek no, jeżeli by to jakoś sensownie działo, to byłoby naprawdę bardzo spoko. Fuzon to o tym informuje, a zazwyczaj to, co on mówi, to się sprawdza, tak samo jak to było w zeszłym roku, jak robiłem wam newsy, to większość się właśnie już tych sprawdziła, ma się to nazywać dynamiczne paczki, więc no, zobaczymy, czy będą takie faktycznie dynamiczne i serio oddadzą. No wiadomo, tutaj można mieć różne myśli na ten temat, aczkolwiek no, na wasze zdanie czekam w komentarzu. Ja bym raczej powiedział, że bardziej props niż hejt, ale no, wy napiszcie, co o tym sądzicie. I tak, dostaliśmy także informację, że w eSports FCM zobaczyć ponad 25 nowych kart ikon oraz Food Hero i dużo wskazuje na to, że w końcu zobaczymy polską ikonę. Mamy już dwie karty polskie Food Hero i no, jest tyle polskich ikon, które mogłyby dostać w końcu tą kartę. Nie, nie oszukujmy, są karty z Gany, są karty z innych naprawdę krajów, gdzie ci piłkarze nie osiągnęli nawet tyle, co ci polscy piłkarze, więc tutaj naprawdę byłoby bardzo spoko, jeżeli byśmy taką kartę zobaczyli. Tutaj macie moje propozycje kart, które ja chciałbym zobaczyć. Z Polaków jest to Dejna na przykład. Jest to Boniek, ogólnie z ikon fajnie, jakby jakiś Platini dołączył do FIFA, jakieś te wyżej ocenione karty oraz legendarni zawodnicy, więc to są moje propozycje. A z polskich kart Food Hero na pewno chciałbym zobaczyć takiego może Błaszczykowskiego, Piszczka, Boruca. Tutaj wam gdzieś pokazuję pewnie propozycję tych moich kart, więc naprawdę byłoby bardzo spoko, jeżeli w końcu EA by nam no, dało tą polską ikonę, no bo jednak rynek polski FIFA jest bardzo duży, wiele osób gra, ten kraj żyje tak naprawdę piłką nożną, no i fajnie, jeżeli EA by w końcu się zdecydowało, że dać tą polską ikonę. Wiemy, że z Bońkiem jest ciężko, żeby on dostał, ale jest także wiele innych świetnych zawodników, jak to już mówiłem, legendarnych, którzy o taką kartę zasługują, więc to ja naprawdę liczę na EA, że w końcu się postarają i dadzą taką kartę, bo byłoby to naprawdę bardzo spoko, więc zobaczymy, czy to się w końcu stanie. No ja jestem dobrej myśli, a co wy o tym sądzicie, to napiszcie oczywiście w komentarzu i mam nadzieję, że jesteście takiego samego zdania jak ja i chcielibyście w końcu dać polską ikonę, jak byłaby niegrywalna, to i tak taki fajny smaczek w FIFA byłby. O, tak to się mówi. Tutaj mamy też jedną informację od Fuzona, że ponoć Berbatov ma dostać swoją kartę Food Hero. To jeszcze chciałem wam tylko dorzucić. Berbatova kojarzycie może m.in. z gry z Manchester United oraz z tego, że był jego popularny trik, czyli Berbaspin, którego on w pewnym momencie nie mógł sam wykonywać w FIFA, co było dosyć śmieszne. Aczkolwiek, no jak widzimy, jest bardzo możliwe, że to właśnie Berbatov także dostanie swoją kartę Food Hero, więc tak myślę, wydaje, że można tutaj śmiało powiedzieć, że jest to coraz bardziej możliwe. Byłoby naprawdę bardzo fajnie ze strony EA, ale czy tak zrobią, to oczywiście zobaczymy i napiszcie taką swoją listę życzeń, ikon oraz kart Food Hero, które chcielibyście zobaczyć. No i to już ostatni news na dzisiaj. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach z newsów na temat FIFA albo z jakichś symulacji. Zobaczymy, jak to oczywiście wszystko wyjdzie w praniu. No i co, do usłyszenia i cześć!